dotyka, chcesz mieć to Boże mórz. Tety czysto będzie już. Proszę Państwa, piosenką Ekologia przywitała Państwa Martyna Baran, która debiutowała na scenie filii naszego ośrodka i śpiewa pod opieką Pani Beaty Niedzielskiej, która pracuje w Miejskim Centrum Kultury. Proszę Państwa, ideą naszego spotkania jest podsumowanie działań, które tutaj na przestrzeni niecałych 2 miesięcy się odbywały przy naszej filii. A głównym pomysłodawcą i sprawcą tego przedsięwzięcia jest pan Marcin Staniec, którego serdecznie zapraszam tutaj do siebie i chciałabym, żeby jako przedstawiciel nieformalnej grupy twórczej Murale 2018 w kilku słowach opowiedział, skąd wziął się właśnie taki pomysł na działanie, do kogo ono było skierowane, jaka była główna idea i czemu akurat mural, czemu my i czemu, jakie były fazy tego zadania. Bardzo proszę Panie Marcinie w kilku słowach. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, więc może zacznę od tego, że pomysł na malowanie muralu w Miejskim Centrum Kultury już zrodził się dość dawno. Szukaliśmy oczywiście miejsca. Jednym z takich miejsc właśnie było ogrodzenie naszego tutaj, naszej filii DOK. I szukaliśmy środków, tak? W jakimś czasie właśnie nadarzyła się okazja, pojawiły się oferty takie konkursowe z Łodzi, z łódzkiego akceleratora obywatelskiego i złożyliśmy ofertę, w której napisaliśmy program, oczywiście, czyli malowanie tego muralu, zaangażowanie grup lokalnych, zaangażowanie młodzieży. Tematem też tego muralu miała być ekologia, czyli musieliśmy się poruszać w pewnych sferach pożytku publicznego. No i udało się pozyskać fundusze na materiały i na przygotowanie właśnie tego muralu. No i zaczęliśmy działanie. Była tu zaangażowana taka dość prężna grupa osób, także prężna młodzież tutaj z okolicznej szkoły oraz z liceum plastycznego. Wszyscy razem daliśmy radę, za chwilę zresztą Państwo będziecie mogli to pewnie zobaczyć. Także cieszę się dzisiaj bardzo, że to wszystko się udało i mam nadzieję, że efekt pożądany został osiągnięty. Także zapraszam tutaj może dalej do kontynuacji. Mam nadzieję, że to całe zadanie wpłynie tak pozytywnie na te nasze działania w Miejskim Centrum Kultury w chwili DOK, że trochę albo nawet znacznie ożywi to miejsce, będzie o nas gdzieś tam się mówiło, będzie się oglądało, no i będzie kolorowo, będziemy się mogli spotykać na zajęciach, także plastycznych zresztą tutaj prowadzą. Dlaczego akurat ptak i ryby? To znaczy, chcieliśmy wejść jakby w tematykę ekologiczną, no i zwierzęta, które zostały jakby przedstawione na płocie w takiej formie, jak Państwo za chwilę pewnie zobaczycie, to są zwierzęta, które występują tutaj w lokalnym ekosystemie, czyli w ekosystemie rzeki Pilicy i Starrzecza, takiego, które tutaj w pobliżu jest właśnie tego miejsca. Także wszystko jakby zaplata się w jedną taką całość i całe nasze działania, jak i projekcja, której za chwilę wysłuchamy. To jest właśnie jakby jeden projekt wspólny w tematyce ekologii. Proszę Państwa, ja nie przedstawiłam trochę celowo naszego gościa. Pan Tomasz Rogaczewski, leśniczy ze Szkółki Iłki w Swolszewicach w Nadleśnictwie Smardzewice. Bardzo serdecznie witam. I właśnie taka tematyka przyrodnicza, ochrony przyrody. Tutaj pan Marcin wybrał specjalnie takie ryby i takiego ptaka, który jest w naszym otoczeniu, w dolinie rzeki Pilicy. Znajdujemy się w ogóle w pobliżu Starorzecza rzeki Pilicy, w pobliżu łąk ciebłowickich, które zapewne wszyscy wiedzą,
są objęte takim specjalnym systemem ochrony Natura 2000. I stąd prośba do naszego gościa, żeby na temat ochrony przyrody troszeczkę nam dziś opowiedział. Będzie o ochronie przyrody, o szkółce tam, gdzie pracuję, o tym, jak możemy zobaczyć tą przyrodę w różnych miejscach i trochę na końcu, jak mi się uda, to jeszcze o rybach. Ja pracuję na Leśnictwie Smardzewice, na szkółce w Iłkach, tak jak pani dyrektor powiedziała, i jeszcze mam ochronę przyrody w Biurze Nadleśnictwa. Się okazało, że z niektórymi się tutaj znam z widzenia, bo spotykamy się na patyczakach. Znaczy chodzimy o kijach, tak? I tam uprowadzam mi, jestem się z niektórymi osobami znam. Tutaj kiedyś dostałem takie pytanie, jak zaczynamy pracę na szkółce, od czego to zależy. I tak się ostatnio zastanawiałem i przeważnie jest tak, że żurawie przylatują, dają dźwięk z rezerwatu Czarny Łuk Ścisły, ten rezerwat. I te żurawie właśnie nam jakby sygnalizują, kiedy mamy rozpocząć pracę na szkółce. I to chyba się sprawdza, bo to już drugi z kolei rok, że żurawie przylatują i zaczynamy. W tamtym roku zaczęliśmy 28 już lutego. Na szkółce to jest takie miejsce, gdzie produkujemy sadzonki. Tutaj chciałam pokazać gatunek, który rośnie w cieniu i później będzie do lasu przenoszony i też sadzony w cieniu. Żeby wszystko to wzeszło, a robimy w milionach sadzonki, to musi być duża produkcja i nie może być jakiś wpadek. I tutaj jest przykryte właśnie siewy włókniną i polewane wodą. To jest akurat zdjęcie z lipca. Od 5 lat jest gniazdo bielika. To jest prawowzór naszego godła narodowego. Bielik, z tym, że to nie jest orzeł, tylko należy do jastrzębowatych. I tutaj chciałam, żeby pani może włączyła głos. To są zdjęcia robione akurat przeze mnie. Nie, to nie jest przeze mnie, ale widziałem na żywo bielika. Polecam bardzo, jakby ktoś miał okazję z daleka przeobserwować, jak się bielik zachowuje, jak wygląda. I wtedy nie będzie się dziwił, że naszym godłem narodowym jest właśnie orzeł bielik. Te wszyscy mówią, ale to jest systematyka już troszeczkę inna. I tutaj pani głos troszeczkę. To można posłuchać w internecie, ja to ściągnąłem właśnie z internetu. U nas, dobrze już, to już ten głos jeszcze sobie posłucham. U nas jest jedno gniazdo bielika właśnie w leśnictwie Brzustów, a od tamtego roku jest drugie gniazdo bielika w leśnictwie Trzebiatów przy Zalewie Surejowskim. Nie mogę powiedzieć dokładnie gdzie, ale jak ktoś chodzi po lesie, to orła bielika widzi. To jest dość duży i hałaśliwy ptak. Właśnie, tu jest napisane, że to jest rodzina jastrzębowata. Nasz orzeł bielik z tamtego roku został oznaczony, obrączkowany, dwie obrączki zostały założone i w listopadzie i w grudniu wiedzieliśmy, że on jest od gniazda 130 km w okolicach Wrocławka. I to są zdjęcia z tego obrączkowania. To było na początku lipca. Bo pod koniec lipca już młody bielik samodzielnie już egzystuje lata i później pod koniec właśnie, znaczy na początku zimy gromadzi się takie grupy młodzieńcze, 4-5 sztuk i u nas jest w pobliżu taka grupa młodzieńcza, tylko nie naszych lokalnych bielików, tylko z daleka nad Zalewem Surejowskim. Tam są widoczne nieraz grupy właśnie 4-5 osobnicze. Tu chciałem jeszcze pokazać parę rzeczy, gdzie można znaleźć informacje o lasach. To jest taki bank danych o lasach i tam możecie Państwo podejrzeć, co my robiliśmy w tamtym roku. Tam są pokazane na mapach, co było wycięte i tak dalej. Możecie sobie Państwo zobaczyć, jak wyglądają lasy tutaj okoliczne, przeczytać, jak to wygląda na mapie, tak? I te mapy są o tyle dobre, że to jest mapa sprzed roku. Nie sprzed 50 lat, czy tam 100 lat, tylko sprzed roku. Czyli w naszym życiu leśnym to jest prawie że online. Taki obraz, dobrze.
Tu jest przybliżona właśnie ta mapa z Banku Danych o Lasach i dosłownie możecie Państwo zjechać do najmniejszego takiego obszaru naszego. To jest, nazywa się wydzielenie. To jest numeracja i wtedy nie zabłądzicie. Można to ściągnąć też na smartfona. Jest za darmo taka aplikacja MLAS Mini. I wtedy nawet zdjęcia są sprzed 2 lat satelitarne, takie z samolotu. No i właśnie tutaj pokazałem to wydzielenie, na którym jest szpulka. I tam widać kształt szpulki. Akurat też jeszcze się zajmuję mapą numeryczną i ta mapa numeryczna jest zrobiona tak, żebyście właśnie Państwo w tym banku o danych o lasach mieli na bieżąco ten obraz. I to polega na tym, że wszystko, co się dzieje, a zmienia się las, jest pokazywane na mapie. I to mam taki obowiązek, żeby zrobić to i pokazać na mapie. I później to jest przesyłane do dyrekcji. Dyrekcja przesyła to do Warszawy i widoczne jest na mapach. I cała Polska jest tak leśna, a lasu jest 30%. Tak jest zobrazowana. Jeszcze jest ciekawa strona i to też jest na bieżąco dość robione. Nawet jeszcze tutaj jest mapa zrobiona sprzed 1,5 roku, a pojawiły się nowe tam zakładki po prawej stronie. To jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i tam można wszystko znaleźć, co jest chronione, w jaki sposób, kiedy był zatwierdzony, jaki monitor, jaki dziennik urzędowy, wszystko na temat ochrony przyrody i pojedynczych, punktowych, obszarowych form ochrony przyrody. Tutaj pani dyrektor wspomniała właśnie, ale to jeszcze później powiem o Naturze 2000. Tak, było widać, to jest dużo tego zaznaczone form ochrony i rzeczywiście tego jest bardzo dużo. U nas potrafi na jednym terenie, w jednym miejscu być 3 formy ochrony przyrody. W Nadleśnictwie jest 8 rezerwatów i tu chciałem pokazać takie, tylko wyrywkowo, takie ciekawe rzeczy, jak Solek. Dalej tam, tu siedliska nie będę, bo to już by było, trzeba dłużej omawiać. Jest największym naszym rezerwatem, ale tu jest taka ciekawa roślina, zimoziół północny, tak jak pani do zdjęcia pojechała. To ta roślina była ulubioną rośliną Karola Lineusza, to jest ten, który zrobił nam systematykę roślin, zwierząt i grzybów. I przedstawiane na obrazach jest właśnie z tą rośliną zimoziół północny. Maluteńka, niepozorna roślinka, u nas w tym rezerwacie się dobrze rozmnaża. Dalej, jeszcze kwitnie. O, to zdjęcie, ona ma gdzieś 3-4 centymetry. Ledwo co widać, ale jest niesłychanie, znaczy bardzo ładna, taka niepozorna. I drugie, że występuje tutaj w naszej okolicy, a ona w ogóle jest ze Skandynawii, tak? Tutaj nie powinno jej być. I ten rezerwat dlatego został utworzony między innymi właśnie dla tej rośliny. I tych stanowisk jest trochę i nawet ją można trochę sztucznie rozmnożyć i ona jakby powiela się na nowych stanowiskach. Jest nawet program taki z funduszy unijnych, że będą nam namnażać tego zimozioła północnego. Właśnie Karolineusz, to jak ktoś się zajmuje z botaniką, to może słyszał, biło mu się u góry. To jest bardzo ważna osoba w świecie tej systematyki. Rezerwat Głogie to chronione jest jodła. Jodła, może bym nie mówił, ale jodła jest u nas na granicy zasięgu. To, co na granicy zasięgu, to znaczy występuje od Łodzi na południe, a na północ od Łodzi nie występuje. I to jest gatunek, który bardzo wolno rośnie i bardzo ładnie wygląda. A ten rezerwat jest od 40 lat utrzymywany i ta jodła nawet tam się rozmnaża i dużo jest odnowień takich naturalnych. To będzie. Dalej. Tutaj w rezerwacie Błogie był robiony taki plan i ochrony na 20 lat. I znaleźli takie rośliny, grzyby. Tutaj są wymienione te nazwy, ale to trochę do powtórzenia i trochę ale zdjęcia tam chciałem pokazać, tylko te zdjęcia, jak one pięknie wyglądają. Nie wszystkie grzyby, które mają trzonek i kapelusz, to grzyby. Takie rosnące na drzewach, na gałęziach czy na korzeniach, to też grzyby. I tego jest dużo, dużo więcej. O, Kuba, tak? Te grzyby, które tutaj pokazuję, to są gdzie indziej nie występują, tylko w tym rezerwacie.
A ta włócznia, ten grzyb występuje tylko w naszym rezerwacie. Tylko jedyny rezerwat w Polsce, tak? Ma tego grzyba. Muchomor jadowity. To też rzadki egzemplarz. O, i tutaj widać właśnie szyszki. Teraz nie zobaczymy szyszek jodłowych, ale tutaj chciałem pokazać, jak one wyglądają. Jak Państwo będziecie kupować choinki, czyli drzewko do przystrojenia, to jodła jest takim gatunkiem droższym i nie kującym, tak? A świerk jest trochę tańszy i zawsze kuje. A tu chciałem tylko pokazać, jak wolno jodła właśnie. Ona ma 4 lata, a tutaj tak wygląda. Jeszcze do lasu się nie nadaje. A tutaj jest najpiękniejszy rezerwat spośród naszych 8 rezerwatów, Gaik. Jeździł tam car Mikołaj II, a nie przez to jest ładny, tylko po prostu nagromadzenie na małym obszarze bardzo grubych drzew dębowych i sosnowych. One mają około 180-200 lat. Polecam zobaczyć, można chodzić wokół niego, tam są drogi, nic się nie stanie, a szczególnie po deszczu, jest przepiękny. Jak się jedzie na głowie rządowej, jest ten rezerwat od drogi, tak z 300 metrów. A, i tutaj jest taki gatunek, ostatnio bardzo modny, pachnica dębowa. Można ją wyczuć podobno w lesie, jak się znajdzie jej siedlisko. To jest taki trochę większy niż stonka, a mniejszy niż chrawąż majowy. On świadczy, te występowanie tego gatunku ona świadczy, że są stare dęby i spróchniały w środku. Tu jest pokazany jeden z takich właśnie dębów. Ona tylko tam żyje, ta w pachnicy, tak? I tutaj w naszej okolicy właśnie Białobrzeg jest trochę dębów tych starych i występuje. Dobrze, to jeszcze parę razy. Tu jeszcze chciałem przebić taką informację, jak Państwo pójdziecie na grzyby i będziecie zbierać i żeby chronić te nasze lasy. To jest bardzo ważna sprawa, bo jak nie będzie grzybów, to nie będzie lasu. To jest taka, może łatwo to się mówi, ale rzeczywiście tak jest. Nie będzie, grzyby są połączone z drzewami i chronią je przed innymi grzybami. I to jest bardzo ważna cecha i wtedy gdy będziemy szanować grzyby i dobrze je wyrywać i jakoś traktować, to te lasy może będą trwały dłużej. Tutaj chciałem pokazać muchomora czerwonego, jednego z piękniejszych. Dla nas jadalny, a dla saren ulubiony. I grzyby wykręcamy, a nie wyrywamy. A z nożem chodzimy tylko w celach obronnych. I do obierania, tak? Co ciekawe, jeszcze grzyby, ten czerwony, muchomor czerwony, jak się rodzi, to jest taki biały. Biała kuleczka, biały bączek, w środku czerwony łapek i dopiero jak on się wynurza z tego bączka i te kropki są niepowtarzalne. Żaden muchomor nie ma identycznych kropek. Dla pań tutaj chciałem powiedzieć, że na YouTubie są różne filmy, jak pająk buduje sieć i wtedy można sobie poglądać i przekonać się, że pająki nie są groźne, a przynajmniej w Polsce nie ma ludojadów, więc bardzo to ładnie wygląda i taki jest. U nas na szkółce jest jedna pani, pracuje w sadzonkach, a pająko się boi, każdego pająka się boi i krzyczy. No ale nie mogę jej przekonać. Może tutaj jedną z osobę chociaż przekonam. Dobrze? Sarny, jak Państwo będziecie karmić, to sarny będą podchodzić. To samo z dzikami, z każdą inną. Ale do lasu można i zdjęcia robić, tak? Zapraszamy w nocy. W dzień, kiedy się podoba, tylko na piechotę. I teraz tutaj pani dyrektor powiedziała o Naturze 2000. U nas są różne formy ochrony przyrody. Jest nawet park narodowy. Jeszcze 3 minuty. Park narodowy, tam są żubry. Teraz widzicie, jest napisane, że będą strzelać do nich. Ale jest obiecane, że po kwarantannie będą sprowadzone skądinąd. I dalej ten ośrodek od 80 paru lat będzie utrzymany. Są rezerwaty przyrody, co już mówiłem, i Natura 2000. Tylko bym chciał, żebyście Państwo tak zapamiętali i tak przekazywali, bo to jest taka, że tam jest tylko chronione, są chronione rzeczy, znaczy organizmy, wymienione w takiej specjalnej karcie, to się nazywa SDF.
standardowy formularz danych. Jak tam wejdziecie Państwo na tę kartę i tam będziecie oglądać, to tylko te organizmy i te zbiorowiska są chronione. Jako obszar nie jest chroniony, tylko to, co jest wymienione w karcie. I tutaj jest właśnie nasze Łąki Ciepłowickie, Lasy Smalskie, Lasy Smalzewickie, Dolina Czarnej, tutaj co pokazałem, Dolina Środkowej Bielicy. Jest bardzo dużo, nasze obszary są stosunkowo małe. Największy jest Lasy Smalzewickie. I tutaj pokazałem takie siedliska z kodami różnych trudnych nazw. I to właśnie jest chronione takie siedlisko. O właśnie, zbiorowiska wodne, tak to wygląda. I na naszym terenie jest około 100 hektarów takich różnych mokradów. To tak, tutaj jeszcze są wymienione inne siedliska, inne kody. Tam było 31, a tu 91. Jak Państwo chodzicie po zielonej, znają te obszary, te zielone, tam gdzie jest Błocian Czarny i tuż nad Pilicą od strony naszej, to tam są właśnie takie urokliwe nad tą rzeczką zbiorowiska. I tu jeszcze chciałem pokazać ryby. Ja na rybach to zupełnie się nie znam, ale wyszukałem te ryby, które w Dolinie Czarnej występują i są chronione. I to jest minuk. Dobrze, dalej. I ono żyje do 7 lat. Małe osobniki żyją w takich spróchniałych liściach. To jest różanka pospolita. Piskorz. Pewno malowaliście, nie wiem, zobaczymy. Piskorz. To też jest chroniony i on ma nawet dość duże rozmiary, bo do 30 cm. I tam jest na dole napisane, że one są chronione albo zagrożone. Koza pospolita, nie koza ta, co czworono chodzi, tylko pływa, też jest chroniona i też jest zagrożona. Głowacz, bardzo ładna ryba taka. I też jest zagrożona. I te wszystkie ryby właśnie występują w Dolinie Czarnej i są chronione. No i tutaj taka ładna roślina z tego SDF-u. Chciałem pokazać, jak wygląda w Starorzeczu Rzeki Czarnej. Nad Rzeką Czarną były dużo filmów było kręconych. A tutaj na koniec jeszcze raz zaprosić do lasu na noc. W nocy, szczególnie w maju i w czerwcu, jak sowy rozmawiają z lasem. Polecam. A wcześniej w kwietniu można zobaczyć i usłyszeć, jak las otwiera się, na szyszki sosnowe się otwierają. I powstaje wtedy naturalne odnowienie i posłuchać, jak pięknie las mówi, a w maju na sowy. A w październiku znowu na jelenie, rykowisko. Tylko z daleka, proszę, na rykowisko to z daleka. Na pamiątkę naszego spotkania prosimy o przyjęcie podziękowania w formie papierowej, a także bardzo proszę. I jeszcze na pamiątkę taki nasz muralowy zimorodek i ciernik, tak? Dobrze mówię, Pani Marcinie? Proszę bardzo i bardzo serdecznie dziękujemy za oświetlenie naszego spotkania. Chcieliśmy podziękować wszystkim współpracującym z nami grupom oraz dyrektorom szkół. I tak w pierwszej kolejności dziękujemy Pani Annie Krasoń-Skibickiej i Panu Dariuszowi Kubrynowi za obróbkę graficzną fotografii dokumentujących proces tworzenia projektu. Następnie dziękujemy pani Elżbiecie Wilczyńskiej, pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim za współudział uczniów Państwa Szkoły w realizacji projektu. Dziękujemy również pani Magdalenie Fałek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego, również za współudział Państwa Szkoły w naszym projekcie. Dziękujemy. Dziękujemy.
dziękujemy panu Tomaszowi Skibickiemu za montaż filmu dokumentującego proces tworzenia muralu w projekcie. Mamy nadzieję, że jeszcze raz może uda się odpowiedzieć. Pan Piotr Wachowski, nauczyciel rysunku i malarstwa Liceum Plastycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 imienia Stanisława Wyspiańskiego. Dziękujemy za współudział w realizacji projektu. Pana Piotra nie ma, więc przekażemy później. Od razu tak, dla pani Anny Marii Jurewicz. Dziękujemy. Jest ktoś z państwa, ale serdecznie dziękujemy członkom Klubu Seniora za udział w projekcie. Ostatni element muralu był pomalowany właśnie przy ich pomocy, także serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, bardzo proszę, żeby tutaj na pamiątkę naszego spotkania rozdali państwo także te gliniane ptaszki i rybki. A ja bym poprosiła może panią dyrektor, żeby oficjalnie podziękowała przedstawicielom naszej nieformalnej grupy twórczej. A panią Ewelinę też poproszę o przyniesienie jeszcze pewnego elementu. Mamy podziękowania dla pana Marcina i dla pana Sebastiana. Pani Paulina przygotowywała te podziękowania, w związku z tym sobie już nie napisała. Moi drodzy, tak szczerze powiedziawszy, ja bardzo mocno zachęcam wszystkich młodzież, dyrektorów, dorosłe osoby do zaglądania do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, bo środki na pomysły i na działania, szczerze powiedziawszy, może pozyskać każdy. Tutaj wystarczy tylko dobry pomysł. Fajnie jest mieć współrealizatorów, bo wtedy jest to łatwiej po prostu, ale praktycznie można zrobić wszystko. Nie dalej jak w poniedziałek w Miejskim Centrum Kultury na Placu Kościuszki miał miejsce koncert zespołu Zajazd, który też został, jak gdyby ten koncert, całe działanie zostało również sfinansowane z tych środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dlatego ja cieszę się pani Marcinie, że udało i mnie, i pani Basi nakłonić pana do tego, że warto, bo to jest takie pierwsze przecieranie tych trudnych, wydawałoby się, dróg, że udało się panu nakłonić tutaj osoby z tej filii, bo efektem tego jest ten mural, czyli ten pomalowany płot, który był, nie wiem, taką czarną chmurą nade mną przez wiele, 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 wiele lat. Ja cały czas marzyłam o tym, żeby tam coś na tym było barwnego, kolorowego, próbowaliśmy. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w realizacji tego wydarzenia. Natomiast Miejskie Centrum Kultury jest tylko partnerem tego wydarzenia, a podziękowania, no mówię, to jest wielki ukłon, mówię tak, głównie dla pana Marcina za właśnie tą inicjatywę, za wzięcie na siebie cały ten trud tego całego wydarzenia, jeszcze przed panem bardzo trudne działanie, czyli rozliczenie wniosku, i to wbrew pozorom jest chyba takie najbardziej skomplikowane. Także ślicznie dziękuję. Liczymy na więcej. Udało się wstąpić. Jeszcze raz dziękujemy. Oczywiście pani Paulinie także dziękujemy. Pani Paulina drukowała te podziękowania, w związku z tym dla siebie skromnie je wydrukowała.